Cześć, Mango, witajcie po tej stronie Adrianowski. Jak widzicie, jesteśmy znowu w Deforeście. Jest to już odcinek piąty. Widzę, że naprawdę wam się podoba ta seria. Oglądacie filmy, komentujecie, jest naprawdę super, bardzo się z tego cieszę. Niestety bardzo was przepraszam za to, że w odcinku trzecim, w połowie filmu, po bitwie z bossem, zabrakło głosu w moim filmie. Nie wiem, co się stało, naprawdę nie wiem, no... Próbowałem jakoś to odszyfrować, ale no wszystko miałem dobrze. Myśli tego, że chyba podczas montowania gdzieś mi po prostu uciekł głos, no i nie mogłem już tego znaleźć, no niestety nie mogę już tego zmontować. Film mi się już usunął z mojego komputera, więc nie mogę już nic z tym zrobić. Naprawdę was za to przepraszam. No ale jak tego, jak widzieliście, dobrze jest zmontowany, głos jest do filmu od Mutanta, potem już szczerze mówiąc mało mówiłem, więc nie ma zbyt dużego, zacząłem się padać, nie ma zbyt dużej tragedii. A co dzisiaj będziemy robić w odcinku piątym? W odcinku piątym mam plan porobić trochę w domku. Chciałem tutaj trochę upiększyć. Chciałem zrobić mały tutaj ogródek, żebyśmy mieli. Może jakąś wieżyczkę byśmy jeszcze postawili, trochę ten teren ogarnęli. Mamy piłę spalinową, więc zobaczymy, jak się obsługuje nią, jak się ścina drzewa, czy faktycznie szybciej. Więc dzisiaj mamy taki plan, że trochę porobimy przy domku. No i może jak jeszcze czas nam pozwoli, no to pójdziemy do jakiejś małej jaskini. Więc weźmy się teraz do roboty. Co pierwsze zrobimy, to pozbieramy sobie patyki. Patyków mam już maksymalnie. I chciałbym zrobić tutaj, w tym miejscu. Tutaj nie wiem, jak wygląda sytuacja u nas. Czy byśmy mogli tutaj zrobić ogródek. Tutaj mam inne plany co do tego miejsca. Więc ogródek zrobimy sobie tutaj. Więc zacznijmy. Ogródek, no to mamy tu... O, możemy zrobić też klatkę na króliki. Możemy też sobie popolować na nie. Idziemy, mamy tutaj ogródek. O, możemy zrobić też znaczek SOS. Pułapki na kanibali. Klatka dla królika. W sumie klatkę dla królika byśmy mogli zrobić na przykład tutaj. Może coś by się udało w sumie złapać, więc ustawmy ją. Fajnie by było. Tylko ile to potrzebujemy? A już, dobra. To pozbierajmy. Tyle, ile możemy. Niestety może ta siekiera nie jest zbyt szybka. Najlepiej oczywiście patyki zbiera się czym? Kataną. Katana to jest po prostu baja, jeśli chodzi o patyki. Bo ona jest lekka. Łatwo się też oczywiście zabija kanibale kataną. Dobra. O! Mamy klatkę drakorików. Zobaczymy, może coś się złapie. Więc sobie ją tutaj zostawmy. Miejsce na dla królika możemy zrobić sobie u nas w domku. Ona gdzieś tutaj była, nie? O! Króliki będziemy sobie tutaj trzymać. O, w tym miejscu. 13 patyków. Która będzie starczyć. O! To byśmy mieli sobie takie fajne miejsce. I teraz zróbmy ten ogródek. Ogródek, o! Mamy nawet tutaj. No i byśmy zrobili trochę tych ogródków. Na przykład pierwsze byśmy mogli zrobić tutaj, w tym miejscu. Hmm,
tak, żeby... O! Aha, można go wydłużać. O kurde! Ale zarąbiście. Tylko widzę, że coś by nam tu przeszkadzało. O, tu mamy lepszy. Mamy lepsze miejsce. To sobie tutaj zrobimy ogródek. Byśmy mogli zrobić to tak. Byśmy sobie go... Nie można większego, tak? Byśmy musieli zrobić taki ogródek. Tylko... Powiem tyle, że... Nie, nie jest zbyt krzywo, ładnie jest. Dobra. Byśmy mogli zacząć budować. To weźmy sobie to, najpierw zetniemy sobie to. O! O właśnie, bo te konary są niepotrzebne nam. Zobaczmy, jak się zbiera drzewa tą machiną. No. O wiele szybciej, zobaczcie to, już mamy ścięte drzewo. No to faktycznie piła jest bardzo przydatna. Dobrze, że ją mamy. Ona nam na pewno ułatwi życie. Spróbujemy sobie zestrzelić naszą kochaną łanię. Nie wiem, że to jest łania, że to jest jelonek. Naprawdę nie wiem, nigdy się tym nie interesowałem. Ona płonie? Nie wiem, czy ona płonie. Ale wiem, że ucieka. Z moją... Ej, co jest nie tak? Dziwne. Powiem wam, że chyba jeśli chodzi o zabijanie jelonków czy łań, to najlepsza jest koktajl Mołotowa. Tak. Koktajl Mołotowa jest najlepsza. Bo to rzucisz i od razu można powiedzieć, że już jest zatrzaśnięta. Weźmiemy sobie w sumie jej głowę, zrobimy sobie trofeum w naszym domu. Napiję się trochę kawy. A, od razu lepiej. Oczywiście, jak chcecie, to piszcie pod komentarzami, co byście chcieli, żebyśmy zrobili w naszej bazie w Deforeście. To też na pewno się do tego dostosuje. Bo tutaj wasz skład też tutaj w tej bazie może wchodzić, oczywiście, nie? Mi też byłoby bardzo miło, bo bym widział, że coś chcecie. Na przykład byśmy mogli tu zacząć sobie uwieszać nasze trofea. Pierwsze trofeum to będzie głowa jelenia. Bardzo fajne trofeum. O! Kolejny na przykład może być królik albo na przykład jaszczura. Dobra, zróbmy do końca. W sumie możemy wziąć stąd jeszcze drzewo i sobie potem uzupełnimy do pełna. O! Ale duże! No, powiem wam, że spory ogródek. Możemy zacząć sadzić. Dobra, posadziliśmy. Zobaczymy, co nam tutaj urośnie. Możemy jeszcze, o, dobra. Zobaczymy, co nam urośnie tutaj w tym ogródku. Czy coś jeszcze ciekawego możemy zrobić? Możemy powieszać więcej tych główek. Są
sobie, będzie to też bardzo ładnie wyglądało. Na przykład w tym miejscu byśmy mogli zrobić kolejne. Możemy na przykład zrobić sobie czaszkę, o, też fajne. Ale czaszkę to prędzej byśmy mogli zrobić sobie gdzieś tutaj przy wejściu. Bo czaszka no, nie jest zbyt fajna. O. Ładniej takie coś wygląda. O. Właśnie chciałem to zrobić. Zapasy. Ktonica ścienna. Ciekawe. O, budka dla ptaków. Może budkę dla ptaków zrobimy przed naszym domem. Ej, to by ładnie wyglądało tutaj. Ej, to będzie, o, ale to będzie fajnie wyglądać. Budka dla ptaków przed naszą chatką. Będzie naprawdę spoko wyglądać. Zrobimy sobie. One będą się zlatywać, aby byśmy mogli na przykład sobie je zabijać. Jakieś króliki się złapały? Nie. Kardynały tylko tam widzę. Chciałem wziąć, o, żeby sobie kardynały pozabijać dla piór. Dobra. O, super, te ptaszki będą nam się tutaj zlatywać. Co ja chciałem zrobić? Aha, już wam pokażę. Chciałem zrobić ogólnie szafeczki na nasze właśnie tej rzeczy, picie, jedzenie. Dlatego to właśnie chciałem te miejsce zostawić wolne, bo to nam się też na pewno przyda. O, to byśmy na przykład zrobili sobie. Łe, źle postawiłem. Za bardzo do ściany przysunąłem. O. O nie, teraz zdusiłem ten. O. Idealnie. No i tu byśmy na przykład mieli miejsce na jedzenie, a tu byśmy mogli sobie zrobić obok miejsce na leki, nie? Tutaj właśnie na pewno nam się to przyda. Tu mamy na przykład stojak na broń, półka na materiały wybuchowe. O, też bardzo fajnie. To byśmy mogli sobie na przykład tutaj ustawić tą półkę na materiały wybuchowe. No, coraz więcej mamy tych rzeczy, wam powiem. I to zaczniemy sobie pomału zbierać. Kosz na strzały. Kosz na kości. O, możemy zrobić też sobie kosz na strzały. Też na pewno nam się przyda. To byśmy zrobili sobie tutaj w tym miejscu. I na kości też byśmy mogli sobie zrobić. To na kości byśmy na przykład sobie zrobili tutaj w tym miejscu. O. Kurde, ile tych rzeczy mamy. Platforma na drzewie. A to platformę to byśmy zrobili sobie kiedy indziej. W jakimś bardziej ładniejszym miejscu. Dobra, no to weźmy piłę i ruszamy do boju, jak jeszcze słońce świeci. Dobra, to...
dzisiejszym filmie ogólnie właśnie chciałbym trochę pobudować i na pewno właśnie jeszcze na chwilę pójść sobie do jaskini. Byśmy sobie obbadali jakąś jaskinię. Byśmy zobaczyli, wybrali sobie na przykład żółtą lub zieloną właśnie flagę. I byśmy sobie obbadali jakąś właśnie jaskinię. Byśmy zobaczyli, gdzie by nas właśnie ta flaga zaprowadziła, do jakiej jaskini. Bo fioletowa została już obbadana. Ogólnie chyba to jest, nie wiem, czy to jest fioletowa, czy różowa. Podchodzi tak pod, kurde... Chyba róż bardziej, nie? Wczoraj fiolet mówiłem. O, mamy pierwszą... Pierwszą mamy szapeczkę. Kupniemy jeszcze te drzewo i pomału lecimy na naszą bazę, bo już się ciemno robi. Się wystraszyła. Myślałem, że jeszcze zdołamy sobie ją zabić, ale jest bardzo dużo jeleni tutaj, powiem wam. Jest naprawdę ich tutaj od groma, ich tu łazi. Się już męczy. Dobra. Jutro, oj, sorki bardzo. Dotknąłem mikrofonu. Jutro byśmy zaczęli od nowa sobie zbierać. Jeszcze sobie pozbieram trochę tych tutaj. By sobie zapełnić na maksa. To spadła na chatę. Tutaj kanibale nam nie wejdą, nie? Przez tą dziurę nie. Dobra, no to mamy porobione. Pozbieraliśmy sobie... O, mamy pełny stan jagódek białych. Czarnych jeszcze nie i jeżyn też jeszcze nie. Rozpalmy sobie ognisko. Zjedzmy coś ciepłego, położymy się pomału spać i jutro dokończymy nasze rzeczy tutaj, które zrobiliśmy. Więc jeszcze przeglądnę, co tu mamy. Mamy drewnianą tarczę. Zbiornik na sok drzewny, to masowy zrobiliśmy. Dźwig. O. Tyrolka. Ej, spoko. Wolnostojąca tyrolka. O, fajnie. Tutaj mamy małe łóżko, krzesło. O, krzesło też by można było sobie zrobić. A to jest stół. O. Kominek. Krzesło z kości. Trochę te rzeczy jest, wam powiem. Dużo tutaj ogólnie można w deforeście zrobić. Dobra. Zjedzmy sobie dzisiaj jaszczurkę. Widzę, że faktycznie bardzo głodny jestem. Więc zjemy sobie aż dwie jaszczurki. Bo zaraz umrzemy z głodu. Szybko, szybko jedz, żebyś mi nie umarł. No, jeszcze jedną jaszczurkę sobie zjesz. Nie wiem, czemu ty, gościu, kaszlesz. Oj, coś mi się ścięło. Coś mi spowolniło i się ścięło.
Dobra, napijmy się i kładziemy się spać pomału. Bo już możemy, więc spoko. Ogólnie zauważyłem, że tutaj do tego miejsca w ogóle kanibale nie przychodzą, nie? Zauważyliście? Jest cały czas jakby taki spokój tutaj. W ogóle nas nie budzą w nocy. Oczywiście cieszę się z tego niezmiernie. Bo jakby miały przychodzić do mnie w nocy i mnie budzić, to bym się trochę wkurzył. Tak mamy spokój i ciszę. Dobra, pozbierajmy sobie patyki. Dobra. Dobra, pozbieramy tyle patyków, ile możemy. I zaczniemy zbierać sobie. Dobra, mamy. O kurde, ile żarcia przyszło. Szkoda by było tej. Która jest chętna? Niestety, twoja przyjaciółka zginęła. Po co podchodziła? Mamy żarcie, dobra. Sobie zaraz to upychcimy, bo ja widzę, że jedzenia nam znowu zabrakło. Kurde, panie, ile ty żrysz? Ogólnie ten gościu żre od cholery, wam powiem. Dobra. Dawaj, 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 kuchci, kuchci. Ale dobra kawa. Z taką bitą śmietaną jest jeszcze mega dobra. Dobra, jeszcze jedno co zjesz. Napij się wody. Nie narzekaj, czemu nie mogę tej wody się napić? Dziwne. Zaraz piłę weźmiemy. Myślę właśnie z którą zbierać. Będę zbierał tutaj. Leci. Dobra. Mamy. Jeszcze sobie. Chyba jeszcze trzy są potrzebne, bo jedna tutaj i dwie idą na stół. Tak mi się wydaje. Nie, jedna idzie na stół. To zaraz tutaj. O, zobaczcie, to jednak były nam dwie potrzebne, to idealnie. To zaraz też zbierzemy. I już resztę teraz sobie poukładamy do naszego kosza na drewno. Gdzieś tu jeszcze leżały, o tutaj. Jeszcze to drzewo zetniemy i powinno nam się kosze zapełnić do pełna. Chyba. Sobie zaraz wszystko pouzupełniamy i wiecie, i będziemy mieć taki w miarę spokój. Stare drzewo tutaj widzę. Mam nadzieję, że nie zniszczyliśmy naszej pułapki, nie? No i chyba i właśnie idzie jeszcze jedno drewno i będziemy mieć pełne. Więc jeszcze zostało nam jedno i ja wiem, do czego je jeszcze przeznaczymy. O, dobra. Zostaje nam jedno drewno. Sobie na razie tu je rzucimy.
sobie odwiedzimy. I te jedno drewno sobie przeznaczymy na to. Tutaj. O, idealne miejsce. Co to jest? Patyk. Nie. Co to sobie byśmy mogli położyć? Byśmy sobie mogli położyć w to miejsce kamień. Nie, kamień nie. Czekajcie. Ulepszony patyk? Czemu ulepszony patyk? O, ptoszek. Czemu, o co chodzi z ulepszonym patykiem? Co? Chyba, że o to chodzi, ale... Dziwne, w ogóle gdzie jest moja dzida? Gdzieś mi dzidę wciągło. Ulepszony patyk. Pierwszy raz takie coś w ogóle widzę. Króliki się to pomału zbiegają, więc spoko. Nie będziemy musieli długo czekać na nie. Jak się dwa złapią, to jest spoko, bo potem one się rozmnażają i jest coraz więcej tych królików. I jedzenia będziemy mieć pod dostatkiem. Na razie mi na palcu siedziałeś, a teraz cię zabijam. Gdzie ta sprawiedliwość, nie? O, coś rośnie. Borówki chyba rosną, znaczy jagody. Dobra. Mamy wystarczająco patyków. Tam mi królik biegał po moim ogródku, widziałem. Właśnie, nie wiedziałem, gdzie jest ta dzida, wam powiem. Tę dzidę sobie tu położę. O! Ale ona wielka! Brzydko wygląda, wam powiem. Spray to postawię i tyle. Spray można znaleźć prawie wszędzie. Dobra. Alwin wiewiórki. Dobra. Tu mamy jakiś krzok, tutaj nic. O, się gościu męczysz. Nie dziwię ci się tak machać tą siekierą. Dobra. Chyba patyków mamy wystarczająco. Jeszcze patrz. Jeszcze pakuję. Dobra. Włóżmy teraz te patyki tutaj ładnie. O. No i to sobie byśmy mogli kości ładnie poukładać, a tutaj możemy sobie powkładać strzały. Mamy 50 strzał. Które byśmy mogli sobie porobić i jeszcze byśmy je sobie pobrali.
3, dobra. To chyba powinny ptaki zostawiać pióra po jakimś czasie. Mamy tutaj wszystko porobione z tego co widzę, to teraz byśmy mogli pomału wyruszać w podróż małą. Byśmy sobie jeszcze zapisali, zobaczyli czy żywica nam się zebrała. Coś tam mamy, fajnie. O, mamy trochę tej żywicy, więc mega, mega, mega spoko. W ogóle pamiętam, że jakoś buty się robiło, takie zimowe. Nie wiem jak ona się robiło, te buty zimowe. Jakoś te buty zimowe, co to jest? O, właśnie. Buty zimowe. Futra królika, właśnie. No, więc spoko, to się robiło z futra królika. Okej. To zapiszmy sobie stan gry i pójdziemy sobie teraz w małą wyprawę, byśmy sobie trochę to pozwiedzali jeszcze, poszukali przy okazji jedzenia, byśmy sobie wszystko pozbierali na maksa. No i przy okazji pozabijali trochę ptoszków. O nie! Nie, tylko nie wołaj! Nie! Zakazuję ci wołać. Bardzo ładnie. Ja już myślałem, że będziesz wołał swoich pozostałych przyjaciół, ale tak nie wolno. Kurde, by się tutaj zleźli wszyscy, byśmy mieli przejebane. O, właśnie o tym mówiłem. Strzały sobie stąd pozabieramy. To jakieś strzały? Mam 50, dobra. Już mamy maksymalną ilość strzał, więc zarąbiście. To teraz byśmy mogli iść sobie do jakiejś jaskini, to wybierzmy sobie trasę, weźmy... One są jadalne? Nie wiem za bardzo, może lepiej tak je zbiorę. To chodźmy na tam do tego zielonego. Myślałem, że widziałem lizarda, ale to chyba nie był lizard, tylko ciało. O, właśnie weźmiemy sobie też garnek. Tak myślę, czy da się robić zatrute strzały. Poczekajcie. Da się robić zatrute strzały. O kurde, ej, zarąbiście. Ej. Ale chyba nie będziemy robić tyle, bo jakbyśmy chcieli zabijać zwierzęta, to chyba byśmy musieli mieć zwykłe strzały, a nie zatrute. Bo jakbyśmy strzelili zatrutą, to nie wiem, czy zwierzę by wtedy nie było zatrute i byśmy nie mogli zjeść sobie po prostu mięsa, nie? Więc nie będziemy wszystkich zatruwać, ale spoko, że da się robić. Podoba mi się to bardzo. Sobie muchomory widzę, że są naprawdę przydatne. Myślałem, że to takie niedobre. Dobra, no to chodźmy sobie w stronę zielonej strzałki. Może lepiej w żółtą pójdziemy. Tam jest zdane kontenery, a tam będzie znowu pełno tych kanibali prawdopodobnie. Ja na razie bym chciał się, tak wiecie, porządnie tutaj przygotować na to wszystko.
Kurde, ekwipunka. Tam chodzi wiewiórka. Da się umyć? Umyjemy się. O, umyliśmy. Dobra. No to chodźmy pomalutku i będziemy zabijać sobie zwierzęta. Halo, halo. Jaszczureczko albo króliczku. Nikogo nie chcę zabić. Chcę tylko wziąć sobie na jedzenie. Widzicie może jakieś zwierzęta? Tych mamy? Jakiś tu? Purchawka. Już sobie zbierzemy purchawkę. Purchawka. Ale to jest liściasty teren. Doszliśmy do jakiegoś większego bajorka. Co to leci? Nie wiem. Lizard. Nie. Nie trafiłem. Trochę mi się skubany ukrył. No, dostał strzała. Coś zjadłem. Ty się opanuj, panie. Twoja też śmierć przyjdzie. Się na pewno przydacie. Ptuszki. Dobra, tu nie ma żadnych już jaszczurek. Więc teraz byśmy mogli poszukać jakichś królików jeszcze czy coś. Ej, to mamy jakieś zejście do jaskini. To albo pójdziemy do tej jaskini, albo idziemy tam do tej zielonej. Więc wybierzmy. Jeszcze też zabiję królika. Kurde, powiem wam, że jestem teraz trochę zakłopotany, czy idziemy tutaj, czy idziemy gdzie indziej. Dobra, jak jesteśmy przy tej, to chyba pójdziemy do tej. Więc dobra, wchodzimy tutaj. Najedzmy się jeszcze, napoimy się. Co tu jeszcze możemy? Poróbmy sobie wszystkie... Wszystko, co możemy, zróbmy sobie na... ze szmatek. Piła, paliwa mamy wystarczająco, dynamity mamy, jakbyśmy musieli coś wysadzać. Dobra, idziemy, schodzimy. Okej. Ciekawe, gdzie jesteśmy, ale jest nisko. Jest, kurde, powiem wam, creepy, robi się pomału. Jesteśmy na jakiś taki, wow. Żwezdne, poczekajcie. O, nisko.
Jak nisko. No jest po prostu tak nisko. I gdzie my jesteśmy? Tutaj to wam powiem, że ta jaskinia jest naprawdę straszna. Jakieś papierki, tabletki. Pozbieramy sobie ten alkohol. Batoniki. Widzę, że musimy delikatnie uzupełnić nasze życie, więc sobie zaraz je uzupełnimy. To byśmy musieli w takim razie kierować się teraz w sumie tutaj. Tu leży kolejny gościu. Tylko szkoda, że głównie mają. No nie. Słyszałem jedną mordę ucieszoną z naszego przyjścia. Kolejna kaseta. A tu są ich głowy. No to fajnie. Ale tam są. Ten cholerny śmiech wszędzie rozpoznam. No, ty właśnie, dobrze, że się wycofujesz, bo... No co, co, no. Co? Dalej, podejdź. No kurna panie, no co ty taki jakiś jesteś płochliwy? Ja mam tylko piłę. O ty! Ty, oła! No odpal, odpal maszynę! Paliwo się skończyło. Kurde, nie wiedziałem, że paliwo się skończyło. Masz trochę, panie, przejebane. Masz, kurna, za karę. Płoń. Jeszcze dohajcuję. A teraz... Jeszcze jeden jest. Ten dzieciak mnie tutaj denerwuje. No i masz teraz, panie, przejebane. Powiem wam, że one są tak silne. Bardzo nie lubię tych kanibali. Muszę się porządnie uzbroić. Sobie płonie. Zrobimy sobie zbroję z kości po prostu. Dobrze, że te leki tutaj są. Można sobie pobrać po prostu je. To mamy pełną ilość leków. Więc spoko. No to niech se płonie. I one są tam, te dzieciaki. Weźmiemy, no spokojnie sobie pozabijamy. Tylko pierwsze co, to trzeba zawsze trzymać gardę, bo one skaczą. W każdej chwili może jakiś skoczyć sobie. Dobra. O! Kości. Poróbmy sobie na spokojnie zbroję. Kościstą.
jesteśmy. Mamy, kurde, mało mamy. Więcej zbroi nie możemy sobie zrobić. Słyszę gdzieś tu jeszcze dzieciaki. Nie będę zmieniał ogólnie ubrania, bo te co mam mi się podoba, wilka. Ogólnie pozdrowienia wilku. Wypuścił chyba pierwszą serię swoich bluzek. Widzicie, doszło aż do The Forestu. Dobra, to teraz tak, albo idziemy tam. To jest naprawdę dużo zwiedzania. To jest tutaj, skąd przyszliśmy, więc albo idziemy tam, albo idziemy tutaj. Nie wiem, bardziej kusi mnie ta czaszka tutaj. Kurde, no, ciężko mi trzeba wybrać, bo jestem tak najarany, żebym poszedł wszędzie. Rzucę sobie flarę. Chyba nigdzie kanibali nie ma. O nie! Cipek i dwóch... Kurde! Ożeż ty! Cipek wyszedł. No to wam powiem, że mamy przejebane. Bo cipki są mocne. A. Cipek chciał do nas dobiec, ale... Ja sobie wejdę tutaj. Tutaj czuję się ogólnie bezpiecznie. Szkoda, że gasisz tą lampę. Girę mu trochę zjechałem. Gin szmato. No, twój przyjaciel zginął. Przepraszam. Ale się chyba gościu wkurwił, że zabiłem przyjaciela. Nie, prędzej na łeb dostał, dobra. Teraz będzie latał w to mi z powrotem. Więc poczekam sobie na niego i zaraz go zetnę. Tej, co to miało być w ogóle? Ja to na ciebie czekam, a ty uciekasz? No panie. Biegnie, biegnie, biegnie. Nie, nawet na to nie zareagował, że go ściąłem. Ale są dziwne te kanibale. Pozwolę mu trochę uderzyć. Aż smutne, że on nawet nie może mnie uderzyć przez tą piłę. I uciekł. Pobiegł chyba po mamę. Nie, biegnie po mnie. Nie, na łeb dostał. Dobra. Jezu, nie, nie wierzę w to. A cipek? Cipek tam chodzi. Jest jeden uśpiony, widzę. Dobra, zabiłem go. Jest jeszcze jeden i cipek. Dobra. Cipek idzie po nas. Tak mi się wydaje, czy nie użyć zatrutych strzał. Wiecie, co ja bym zrobił? Oh shit, oh shit. Agresywnie. Gdzie ona jest? Czy
Ta zatruta strzała, coś faktycznie ona robi mu? Znaczy na pewno wydobiera mu pewnie więcej życia. Cipka. Aha, dobra. Podbieg i se pobieg, dobra. Oh shit. Została po dupie i się na pewno bardzo się wkurzyła. Powiem wam, że... Dostaję obrażenia. Szkoda, że... Aj! Ten dostał na łeb i teraz myślę, że on chce mnie uderzyć. Bo te strzały faktycznie źle działają na te kanibale. Dobra, zabity. Chętnie bym zabił, albo... O, podpalę sobie cipkę. Zdenerwowała. Na szczęście to jest bezpiecznie, ona mi tutaj nic nie zrobi. To jest bardzo fajne miejsce. Dostaję obrażenia faktycznie. To ta zaturta strzała daje rezultaty, fajne to jest. Sobie jeszcze zrobimy płonące strzały i podpalimy sobie ją. Może uda mi się. O! Może ona spali się. Ona sobie do nas nie wejdzie, bo to jest za nisko. Dalej, spal się. Chciałbym zabrać z ciebie trochę pancerzu. No. I co? A się naprawdę zdenerwowała. Jest bardzo zdenerwowana. No dalej, płoń! Jest, zabiliśmy ją. No i teraz możemy pobrać z niej sobie właśnie skórę, która daje naprawdę dużo. Mamy właśnie skórę mutancią. Gdzieś ona tutaj powinna leżeć. Zaraz wam ją pokażę. O, tu jest. Paskudny pancerz. No ale... Paskudny pancerz, ale powiem wam, naprawdę dużo daje. Chciałem ogólnie rozpalić ognisko z tego powodu, żeby ona sobie wchodziła w to ognisko i się spalała. A teraz to powinniśmy chyba jeszcze mieć do czynienia z niektórymi mutantystymi, z niektórymi... No właśnie idą. Więc ja się na pewno zaraz na to przygotuję. One tu będą się do nas schodzić, bo weszliśmy na ich teren, a widzę, że to jest bardzo duży teren. Już ten jest bardzo agresywny, wam powiem. Bardzo szybki i chyba bardzo agresywny. Dobra, jednak jest zjebany. Będzie znowu biegał dookoła i... Nie wiem, czego on od życia pragnie. No, spoko. Możemy chodzić sobie po jego terenie. Myślałem, że stoczymy z nim walkę. Ale jednak nie. Dwóch jest. Ten jest bardzo agresywny, jeśli chodzi o to. Dobra, co my tutaj mamy? Po prostu oświetlony duży teren, tak? Wodę.
To by nie mamy flary. Ognisko. O. Rozpalę. Sobie. Laptopy się na pewno nam przydadzą. Tylko tak nie otworzymy. Nie chcę po prostu brać tej siekiery, bo jak one tam są, to ja się zaraz boję, że one do nas przybiegną. Aha. O, flary właśnie. Ja się zaraz boję, że one tu przybiegną, pobiją nas i tyle będzie z tej zabawy. Ale widzę, że tamten jest sam. A przyjaciel tam z tyłu stoi. To odpalamy machinę. Jeden, dobra. Zapewne zaraz do nas podbiegnie, bo jednak zabiliśmy mu krzywdę. Co, no, ty jesteś dziwny, tej no. Ziom. To idź sobie, no to w ogóle mi przykrości to nie robi tej. Nie wiem, o co im chodzi, naprawdę. O, ten jest agresywny. No, przyjaciela ci palę, wiem. Może jesteś chętny, no... No to dobra, stoczmy tą walkę jak prawdziwi mężczyźni, bez maszyny. Po prostu ci zdzielę z siekiery. O, i tyle. O, kurde! Ale krew mu trysła na ścianę. No i zabite. I kolejny. Weźmiemy sobie kości. Zrobimy sobie znowu pancerz. Powiem wam, że tak się najlepiej robi ogólnie, bo one z dowa ciebie podbiegają, a nie mogę jeszcze zrobić pancerza. Jeszcze jeden jest. Dużo ich jest. Ale ten widzę, że nie robi sobie z tego problemu, że palę ich przyjaciół. Nie denerwuje się nawet. Nawet do mnie nie podbiega. A, mam pewnie ognisko widzi. Chyba dlatego. Śmieszek. Dobra, ten już się normalnie spali. Już nie będę brał z kości. Zrobimy sobie tylko... Dobra, załóżmy i... Tu byśmy musieli przepłynąć pod wodą. Ja nie mam zestawu do nurkowania, więc musimy się cofać. Niestety, no... Zestaw do nurkowania jest w ogóle w innym miejscu. Byśmy musieli... chcę poszukać w jakimś odcinku. Dzisiaj po prostu sobie tak zeksplorujemy jakąś jaskinię. Z ciekawości. A zestaw do nurkowania, no to... musimy ten... niestety poszukać kiedy indziej, więc my w tym czasie pójdziemy sobie stąd. Pójdziemy sobie w inną stronę, tylko... aha, tutaj. No, jak my poszliśmy tam, to w takim razie my teraz idziemy tutaj. No, tutaj. No, zobaczymy co tutaj kryje się w tej jaskini. Chyba, że tutaj nic nie ma. A, jest tutaj wejście. Mięso. Musimy wysadzić, dobra. To
Weźmy sobie... zrobię tą zwykłą, szkoda mi dynamitu. Dobra. I co? Jeszcze jedno, tak? Do wysadzenia. To już zrobimy dynamitem. Ale walnęło. Powiem wam, że jak było tyle ścian, to jest nieciekawie. Czeka na nas coś naprawdę chyba mocnego. Mamy... o, czuję, że coś tutaj na nas czeka takiego, że kurde, ale będzie jazda. Przygotujmy się na to. Co to jest? Nie wiem, co to jest za potwór, ale wygląda kozacko. On był na hita? A nie, on tam chodzi. On tam stoi. Ale on jest mocny. Nie mam alkoholu. O, żeż ty! Co to jest za mutant? Takiego mutanta ja nie znam. O! O! Co to jest za mutant? Zabiłem go? Co? Ej, ale ten mutant wam powiem, że nie był. Takiego mutanta ja jeszcze nie znam. A na pewno pobiorę sobie jego część. Mamy jakąś tutaj książeczkę. I farbę. Farbą się ubaćgamy. Z tego powodu, żeby kanibale nas nie chciały tak szybko zabić. Byśmy mieli czas na zabicie. O, właśnie o to chodziło. Sobie na spokojnie, módl się, mój drogi, a ja sobie w tym czasie podejdę i cię po prostu zabiję. Oh shit! Takie masz odwdzięczenie do twojego po prostu innego koloru skóry przyjaciela. Tego możecie zabić, stary. Dobra. Jesteśmy w naprawdę dziwnym miejscu. Wszędzie koła ratunkowe, to jakaś łódka pływa. Tutaj jakaś martwa osoba w tej łódce. Tam mamy linę. Co to jest? Dynamit. Liny. Kaseta oraz... coś chyba z kajwami związane, tak mi się wydaje.
jeszcze więcej dynamitu. Okej, no to powiem wam tak. Jesteśmy w tej takiej dziurze. Byśmy mogli tutaj wyjść, bo to jest już wyjście z tego co widzę. To chodźmy. Okej. Weszliśmy do jakiegoś kolejnego cave'u. Jest to naprawdę duży cave. Tu mamy jakieś... Tu mamy jakieś, widzę, małe obozowisko. Oraz kolejny... Nie wiem, co to jest na bas grane. Flary. Puste opakowanie. Tak myślę, czy nie zapisać tutaj przypadkiem gry. Bo nie wiem, co na nas czeka, a chyba zrobię tak i zapiszę sobie. Mamy jakieś wyjście. Idziemy do góry, zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Zuch, chłopak. W nagrodę możesz dostać batonika i się napić. A teraz obserwuj dokładnie, bo jeszcze jedno. O, mamy jakieś wyjście, widzę. I chyba dzień jest na dworze. Tak. Więc bardzo fajnie. Gdzie my wyszliśmy? O, wyszliśmy tutaj. To mega spoko. Jesteśmy w tym miejscu. Więc teraz szybko zapiszę sobie tutaj grę, żeby już nie być w tamtej jaskini. I będziemy pomału chyba zwijać się do domku. I zakończymy, jak już będziemy w chatce. Bo widzę, że już długo gramy. Mamy długi już odcinek. Więc bardzo fajnie. Tutaj przejrzymy, co coś tu ciekawego jest. Ale z tego widzę, że chyba nie. Mam jedynie kuik. Kuik się nam przyda. Kuiki są dobre. Dobra, sobie weźmiemy kuika. Główka kuika. Dobra. Rozwalamy sobie jeszcze te takie ich totemy. Bo te totemy też są fajne, bo w nich czasami znajduje się alkohol, który jest nam bardzo potrzebny. Kamienie. Kolejny totem. Musimy się kierować tam na tą chatę. Tutaj mamy pełno iść skrzynek. Jeszcze nieotwartych. Sobie zaraz pootwieramy. Ciekawe, gdzie można latarkę znaleźć jeszcze. Jest tyle rzeczy do znalezienia. To jest masakra, wam powiem. To co my teraz mamy, to jest naprawdę mało. Aha, zobaczcie, tu jest to wejście. A my tam przeszliśmy. Znowu taka śmieszna sytuacja. No ale powiem wam, że w dzisiejszym materiale fajnie zabiliśmy dwa mutanty. Tak zwanego cipka, a tamten to nie wiem, był w miarę duży, więc my nazwiemy go po prostu Grubas i tyle. Chyba tak możemy go nazwać. Grubas. Innej nazwy do niego nie mam.
dobiliśmy grubasa, cipka, zwiedziliśmy trochę nowej jaskini, jakieś znaleźliśmy nowe, mamy nową kasetę, Lunch z Megan, otwarcie artefaktu, to właśnie znaleźliśmy. I coś jeszcze? A no, te dwie mamy skóry mutantów. No i jakieś nowe tutaj właśnie karteczki, coś tam też znaleźliśmy. Więc nieźle dzisiaj było. Więc teraz na chatkę. Zjemy coś sobie jeszcze, zapiszę grę, no i możemy na tym właśnie skończyć. Bardzo fajnie. A w następnym odcinku postaramy się znaleźć zestaw do nurkowania. To nam się też na pewno bardzo przyda. Zestaw do nurkowania i jeszcze jedną siekierę, bo jeszcze jest jedna taka siekiera, ona jest cała drewniana. Nie wiem, czy wiecie, o którą mi chodzi. I tutaj będziemy wspinać po tym. Gdzie my jesteśmy? Jakieś nowe miejsce jeszcze. Zobaczcie. Dobra, ja pootwieram sobie na spokojnie te wszystkie walizki. Dlaczego zobaczymy się, jak już będziemy w domu, bo nie chcę przedłużać, a to nie jest zbyt ciekawe. ogólnie śmieszna sytuacja, bo zobaczcie, gdzie w ogóle doszliśmy. Doszliśmy do tej jaskini, gdzie można znaleźć piłę mechaniczną i nasza oryginalna chatka jest tam, a my doszliśmy do tej chatki. Nie wiem, co się w ogóle stało, że nagle tutaj wskoczyła mi ta ikonka. No ale no cóż, jak już jesteśmy tutaj, to już pójdziemy tutaj. A w następnym odcinku to na spokojnie pójdziemy sobie po zestaw do nurkowania oraz poszukamy jakiejś jeszcze innej piły, znaczy innej siekiery, bo jest jeszcze jedna siekiera. Jest właśnie taka, ta i jest jeszcze jakaś taka drewniana, więc sobie ją też na spokojnie w następnym odcinku poszukamy. No i ten zestaw do nurkowania sobie poszukamy, on powinien być tutaj w tym miejscu, a nie ma go na razie jeszcze. No i w sumie to będzie chyba będzie na tyle w tamtym odcinku, ale jak jeszcze nam się coś na pewno trafi, to jeszcze sobie na spokojnie to znajdziemy. Więc jak na razie przepłyńmy sobie na spokojnie. Do tej wioski, znaczy w sumie tej opuszczonej wioski. No śmiesznie, nie powiem. Nie spodziewałem się, że aż tak daleko zajdziemy. O nie, się robi ciemno strasznie. Gdzieś tu księżyc powinien być, nie widzę go. Dobra. Jesteśmy w tej wiosce opustoszałej. Rozpalimy sobie zaraz te ognisko. O. Pal. Widzicie, mamy trochę jedzenia. Zjemy sobie dwie rybki. Dobra, i dohajcujmy. O, dwie naraz zaraz się zrobiły, więc fajnie. A, dobra, jesteśmy
najedzeni, więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że bardzo wam się podobało. Jak widzieliście, zrobiliśmy trochę u nas w domku oraz znaleźliśmy nowo jakąś ciekawą jaskinię. No i nie spodziewałem się, że nawet w tym odcinku będziemy bić się z dwoma nowymi, znaczy z jednym nowym bossem. Więc naprawdę bardzo fajnie. W następnym odcinku, jak właśnie mówiłem, poszukamy sobie na spokojnie zestawu do nurkowania oraz jeszcze jednej siekiery. Mam nadzieję, że ją znajdziemy. I jak czas jeszcze pozwoli, to przejdziemy się do tamtej flagi, to jest chyba ta żółta, gdzie niby jest tam jakaś też jeszcze jaskinia koło właśnie tych kontenerów. Zobaczymy sobie, co to jest za jaskinia. No i w sumie to tyle. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Jeszcze raz mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, no to zachęcam do lajkowania oraz pisania komentarzy. Zmotywuje mnie to do dalszego nagrywania filmów. A powiem wam, że jest naprawdę bardzo dobrze, bo dużo mam lajków, dużo mam komentarzy, mam nowych subskrybentów, co naprawdę bardzo mi się to podoba. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. No i do następnego filmu. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Cześć!